Proszę Państwa, wizyta ad limina to jest do progów apostolskich, odbywa się normalnie co 5 lat. Między poprzednią wizytą, już w czasach, kiedy papieżem był papież Franciszek, a obecną minęło 7 lat, a przyczyna jest jedna, wszyscy wiemy, pandemia. Stąd to opóźnienie wizyty. Cała wizyta ma jakby dwa zasadnicze nurty. Jeden nurt to jest nurt zdecydowanie taki religijny pielgrzymi. Wszyscy biskupi odprawiają w czterech głównych bazylikach kościoła, które wszystkie znajdują się w Rzymie. Świętego Piotra, Świętego Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i Świętego Pawła za murami. Po kolei odprawialiśmy we wszystkich tych bazylikach, plus msza święta, dla nas Polaków bardzo istotna, poranna msza święta w czwartkowa przy grobie Świętego Jana Pawła II. Organizatorem i często przewodniczy tej mszy świętej w Rzymie jest kardynał, który pilnuje tego tak bardzo i gromadzi tam msza święta, muszę powiedzieć, niezłą liczbę Polaków mieszkających i pracujących w Rzymie. Teraz było tak bardzo uroczyście, ponieważ Instytut Polski, w którym biskupi polscy mieszkają, wszyscy mieszkaliśmy w tym domu, to jest polski dom w Rzymie, który opiekuje się Konferencja Episkopatu Polski, a w którym mieszkają księża diecezjalni studiujący w Rzymie. I kardynał Krajewski mieszka oddzielnie, on mieszka tam w takim miejscu, gdzie ubodzy mają swoje miejsce na noclegownie i posiłki, ale pilnuje tej mszy świętej. Więc wtedy było 60 księży, tych studentów i pracujących w dykasteriach rzymskich i 21 biskupów, było sporo sióstr i bardzo dużo młodych ludzi, Polaków pracujących, mieszkających w Rzymie. To jest taka ta część pielgrzymia. No muszę powiedzieć, że pobudka była wczesna, tak naprawdę najpóźniej, to za 15:05 trzeba było już być na chodzie. Trzeba było wcześniej wyjeżdżać do bazylik, żeby się przygotować do mszy świętej i odprawić mszę świętą, wracać i o godzinie 9:30, a nawet w drugiej części o 9:00 rozpoczynaliśmy wędrówkę po poszczególnych dykasteriach, kongregacjach. To jest analogicznie, to jest tak jakby w rządzie od ministerstwa do ministerstwa wędrował. Analogicznie tam są kongregacje i dykasterie w zależności od tego, czym się zajmują. I zasadniczo wszystkie te główne, które zajmują się głównymi nurtami życia Kościoła i duszpasterskimi, te wszystkie odwiedziny były obowiązkowe wszystkich biskupów, bez wyjątku. Było kilka kongregacji, do których można było iść w zależności od zainteresowania biskupa. Miał pewne kwestie do omówienia, rozwiązania i tam 100% biskupów nie było obecnych. Ojciec Święty Franciszek ustawił w ten sposób ad limina od swojego przyjścia, że w kongregacji jest jakieś wprowadzenie, mówi to zwykle szef tej kongregacji, jak to jest kardynał albo arcybiskup, chyba że jest jakiś powód, chyba w jednej sytuacji tylko nie było, kongregacji do spraw życia konsekrowanego i przewodniczyła wtedy siostra, która jest sekretarzem tej kongregacji. Pozostałych byli zasadniczo szefowie kongregacji. Oni robią małe wprowadzenie i jeden z biskupów z naszej strony tworzy też takie wprowadzenie, taką introdukcję swoistą wezwania. Natomiast ojciec Święty Franciszek powiedział, że po tym wprowadzeniu oficjalnym przewodniczący i sekretarze, pracownicy kongregacji, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, są tymi, którzy słuchają. Czyli pytania czy zasadnicze problemy wypowiadają biskupi odwiedzający. Potem rozpoczyna się dopiero dialog i rozmowa. Zwykle takie spotkanie trwało mniej więcej godzinę 30 minut, tak mniej więcej, czasem się wydłużało, ale jeżeli było to spotkanie po spotkaniu, bo tak maksymalnie przed południem były trzy kongregacje
kiedy zaczynaliśmy o 9, więc nie było czasu na przeciąganie, musieli wszyscy się zdyscyplinować. I taki rytm był zasadniczo do piątku. W piątek jest zmiana tego rytmu, nie było porannej mszy świętej. O godzinie 10:30 rozpoczynała się audiencja Ojca Świętego Franciszka. Musieliśmy tam być przed godziną 10, gdzieś za 15:10 już powinniśmy być gotowi. Byliśmy już na terenie Watykanu po tych wstępnych tam kontrolach wszystkich, które zostały przeprowadzone. Na terenie Watykanu, na teren Watykanu nie wejdzie się bez szczepienia. Albo jeżeli go nie ma, no to trzeba mieć, test, nowy test na bieżąco przeprowadzony, inaczej nikt tam nie wejdzie. I z Ojcem Świętym Franciszkiem nasza rozmowa tak lekko się spóźniła, bo był jakiś kardynał z Kościołów Wschodnich, jakiś przedstawiciel tam jeszcze na rozmowie, która się trochę przeciągnęła. Ojciec Święty jakieś 10 minut później przyszedł. I wyszliśmy ze spotkania z Ojcem Świętym o godzinie 13. Chętnie byśmy posiedzieli, ale żal nam się zrobiło papieża, że niech już idzie, zje obiad. To spotkanie, które bez wątpienia jest takim zwieńczeniem, było spotkaniem niezwykłym. Ja mówiłem już w różnych miejscach, że obraz papieża, który przekazywany jest, czy to strony medialnej, czy jakimiś tam taką pocztą pantoflową, jest niejednokrotnie tak nieprawdziwy, że aż boli. Dlatego, że jak się z tym człowiekiem spotka, to jest tak przelewająca się życzliwość i dobroć, takie pozytywne widzenie człowieka i mówienie o człowieku, że nawet kiedy mówi się o rzeczach trudnych, czy wręcz złych, które trzeba jasno określić, to papież ciągle szuka rozwiązania z pytaniem, jak człowiekowi pomóc. Tam nie ma nic z tendencji kary dla kary albo na zasadzie rewanżyzmu. Jest jasne, jest poczucie sprawiedliwości, jest świadomość kary, ale papież tak pięknie powiedział, nie można karać kogoś, nie zostawiając mu jakiegoś okienka nadziei, że nawet po 10 latach, ale kiedyś może się skończy. I on mówi, dlatego ja jestem przeciwnikiem definitywnych rozwiązań, łącznie z karą śmierci, bo tam nie ma odwrotu. Nie daje się człowiekowi szansy na przemianę i poprawę. Ostatnia nasza wizyta była po południu. Była najpierw msza święta o 16 w kościele świętego Pawła za murami. Po tej mszy świętej przyjechaliśmy na ostatnie spotkanie, można by powiedzieć, spotkaliśmy się jakby z premierem rządu watykańskiego i to była ostatnia taka rozmowa, dotyczyła już spraw takich bardziej administracyjnych i związanych z funkcjonowaniem. I to było nasze ostatnie spotkanie w kongregacjach, po czym wieczorem byliśmy zaproszeni na takie, jak nazwaliśmy, chodzące krótkie przyjęcie, ale poprzedzone spotkaniem, wzajemnym jakimś tam wypowiedzeniem zdania w ambasadzie polskiej przy Watykanie. Tam jeszcze byliśmy, to było nasze ostatnie spotkanie i od soboty rana pierwsi biskupi wyjeżdżali z domu już o 5:00 na samolot. Wszyscy zaczęli się rozjeżdżać do domu. To tak, taka panorama, że tak powiem, naszych spotkań w czasie Adlimina Apostolowi. W kongregacji dotyczącej liturgii rozmawialiśmy o posługach świeckich w Kościele. To znaczy Ojciec Święty Franciszek zdecydował, jakby otworzył przestrzeń. Ona już była, ale ona została uzupełniona. Pewne posługi, które były do tej pory ograniczone albo do kleryków, albo tylko i wyłącznie do duchowieństwa, są posługami dzisiaj, w których partycypują ludzie żyjący albo w rodzinie, albo świeccy. Ja rozmawiałem o tym, my mamy tak zwanych szafarzy Komunii Świętej, świeckich panów. Rozmawialiśmy o akolitach. To już jest posługa, która w naszej diecezji się zaczyna. I ja próbowaliśmy posłuchać, jaka jest wizja z punktu widzenia Kościoła Powszechnego. To było bardzo ciekawe dla nas, ja tylko poszerzę.
że te pytania, które my zadawaliśmy kongregacji, były dla nas ważne, ponieważ kongregacja ma perspektywę świata. My mamy perspektywę z konieczności zawężoną do naszej rzeczywistości. Ona jest ograniczona. Kongregacja na przykład, mówiąc nam o posłudze akolity, podaje nam pięknie panoramę, jak to jest na przykład w Amazonii, jak jest w Ameryce Południowej, jak jest północnej, jak jest w Australii albo gdzieś jeszcze. I mówi, spróbujcie dostosować to do własnej rzeczywistości, ale są takie, taka perspektywa rozwiązania. To była jedna rzecz, która bardzo nas interesowała, bo jesteśmy akurat nie w trakcie ustanawiania tego w rzeczywistości. Bardzo dużo rozmawialiśmy o ewangelizacji, o nowej ewangelizacji, o nowych formach, o tej proporcji, którą trzeba zachować między kościelną tradycją, ale tradycją pisaną wielką literą w tych najważniejszych kwestiach ewangelicznych tradycji, a rzeczywistością, która się zmienia. Myślę o formach, o sposobach realizacji. To jest zawsze ta sama baza, o którą zdefiniował w dokumencie o formacji kapłańskiej przed laty Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, który mówił o nowej gorliwości, nowych metodach i nowych sposobach głoszenia Ewangelii. I analizowaliśmy te sytuacje z naszego punktu widzenia. Rozmawialiśmy w kongregacji do spraw duchowieństwa o tej rzeczywistości, do której trzeba się przygotować. To jest zmniejszająca ilość i zmniejszona już ilość kleryków w seminariach naszych. Przy naszej charakterystyce diecezjalnej, to jest mnogości parafii, niewielkich parafii wiejskich, ale pomnożonych o dużo, bo wystarczy porównać. Biskup Włodarczy poszedł do Bydgoszczy, połowa diecezji to jest Bydgoszcz. Struktura miasta jest taka, że w mieście jest 10 tysięcy ludzi, w parafii albo naście. U nas w tym czasie jest naście parafii, albo przynajmniej 10, w których jest 1100-1200 ludzi. Cztery kościoły. To powoduje, że zmniejszająca się liczba duchowieństwa bez wątpienia doprowadzi do zmniejszonej liczby parafii, połączonych parafii. Więc musiałem postawić pytanie, jak przygotować ludzi świeckich z posługami do tego, że w parafii, która teraz jest parafią, a która będzie połączona w 2-3, jak mają funkcjonować ludzie świeccy, upoważnieni z promocją, z posłaniem ze strony Kościoła, którzy by mogli sprawować pewne obrzędy, modlitwy, ceremonie, musieliby się do tego przygotować. Do tego trzeba czasu. My byliśmy tym bardzo zainteresowani, jako diecezja. Ja wnosiłem te kwestie w każdej sytuacji. Dotyczy to też formacji kapłańskiej, bo rozmawialiśmy o tym, czy w tej zmniejszonej ilości zachowywać seminaria diecezjalne, czy po prostu seminaria łączone, na przykład metropolitalne, powiedzmy Szczecin, Zielona Góra, Koszalin, z jednym miejscem formacji, bo czy z różnych punktów widzenia, na przykład nam w Kongregacji Nauki Wiary powiedziano, że właściwie trzeba by się starać o tym, żeby to minimum było w granicach 30. Jeżeli jest mniej, należałoby łączyć, nawet ze względów psychologicznych. Młodzi ludzie potrzebują grupy, potrzebują wspólnoty, jak to jest takie pojedyncze, to oni nie są przygotowywani do życia mniejszego i zamkniętego w klasztorze. Oni muszą być przygotowani do życia w formacji, w relacji, w otwartej przestrzeni. Więc to dotyczyło również, bardzo nas interesowało, bo po prostu żywo jesteśmy zainteresowani tym. W kongregacji do spraw świeckich też rozmawialiśmy o tej możliwości posług i działania, jak organizować formacje, jak organizować przygotowania również w sensie teologicznym ludzi świeckich w diecezjach. Korzystaliśmy z tego, co w diecezjach na przykład misyjnych. Tego nie ma w starych kościołach, tak zwanych, gdzie przez 1000 czy 2000 lat jest zgłoszona Ewangelia, ale kościoły misyjne funkcjonują. To, co Ojciec Święty teraz ogłosił właściwie, w Polsce tak trochę nieszczęśliwie to przetłumaczyliśmy, nowych katechetów. Jemu chodzi o katechistów, czyli nie o katechetów w szkołach, tylko o tym, jak jest na misjach, tam gdzie właśnie nie ma
nie ma księdza, nie ma dojścia albo przyjeżdża od czasu do czasu. Tam są przygotowani teologicznie i przygotowani we właściwy sposób katechiści, więc rozmawialiśmy o tym zdecydowanie, jak to wygląda. Rozmawialiśmy o duszpasterstwie młodzieży, o Światowych Dniach Młodzieży i o tym, jak funkcjonowali. Rozmawialiśmy o sanktuariach jako miejscach bardzo istotnych dla rozwoju wiary, bo tam jest doświadczenie i wspólnoty, ale też i głębi. To był kolejny temat, który jakoś realizowaliśmy. Rozmawialiśmy bardzo dużo w Kongregacji do Spraw Świeckich na temat sakramentu chrztu jako podstawy do tego, by ludzie świeccy z mocy z tego sakramentu i tak zwanego kapłaństwa powszechnego przez świadectwo i zaangażowanie bardziej angażowali się faktycznie w głoszenie Ewangelii. To był temat bardzo ważny, bardzo zależało na tym Ojcu Świętemu, żebyśmy na ten temat rozmawiali. Rozmawialiśmy w Kongregacji do Spraw Duchowieństwa oczywiście o temacie takiego oczyszczenia do końca i spraw tego nieszczęścia, jakim jest pedofilia i jak realizować do końca to, co nazywa się oczyszczeniem Kościoła z tej choroby. To było pewne. Mówiliśmy bardzo dużo o przygotowaniu nowego pokolenia kapłanów, o stylu, o programie. To był bardzo, bardzo ważny temat przy zmniejszonej ilości. Jak przygotować, jak to w świecie jest rozwiązywane. Czy ten ksiądz mieszka sam gdzieś tam na dużym terenie, czy raczej tworzyć wspólnoty kapłańskie, z których księża mieszkający razem mogliby posługiwać na większym terenie. To są różne doświadczenia w świecie, również w tym świecie już europejskim, gdzie kiedyś było więcej księży. Różnica jest w świecie ogromna. Najżywsze tereny ewangelizacyjne i powołaniowe to jest w tej chwili Azja, bez wątpienia Afryka, ale Azja szczególnie jest dynamicznym rozwojem i tak się układa, że podano nam w kongregacji, że w Europie, szczególnie zachodniej, u nas jeszcze to raczej jest zdawkowo, można by powiedzieć, ale w Europie Zachodniej już jest dużo księży, którzy przyjeżdżają stamtąd, by wesprzeć to. Dużo Ojciec Święty osobiście nam też dużo mówił o sytuacji głoszenia Ewangelii. Bardzo był tym zainteresowany. Jego dokument Ewangelii, Evangelium Gaudium, nawiązywał do tego, do tej posługi. I potem się uśmiechnął i powiedział o jednym punkcie, niech biskupi nie zapomną, proszę nie wydłużać kazań. Uśmiechnął się i mówi tak, może trochę krócej. Ojciec Święty mówił, że dokument, który on wydał, jest dokumentem trzyletnim. Powoli się skończy ta faza i oczywiście na bazie doświadczenia, który nie mówił o szczegółach, ale na bazie doświadczenia tego, który ma, mówił o tym, że no, będzie kontynuowany ten proces aż do końca. Jeżeli chodzi o biskupów, Ojciec Święty powiedział, że tam w tych pierwszych decyzjach trochę kongregacja nie zastosowała jednej rzeczy, gradacji kary. Nie każde nawet zaniedbanie biskupa jest w tej samej kategorii. Może być całkiem małe, już powiedzmy podlegające według tych kategorii, które papież ustalił jednoznacznie z kongregacją, ale nieporównywalne na przykład z innym. I mówi na początku, jakby nie pojawiła się ta gradacja, którą trzeba bezwzględnie wprowadzić, bo ona po prostu będzie niesprawiedliwa. No, to nie jest, biskup nie jest pedofilem, jeżeli nawet coś gdzieś tam przeoczył albo czegoś nie dopracował, no to oczywiście ponosi konsekwencje i ponosi karę, bo to jest jednoznaczne. Natomiast o tym rozmawialiśmy, bo to nie może być niesprawiedliwe, to musi być jasne, konkretne. Natomiast Ojciec Święty jest zdecydowany, żeby doprowadzić ten proces
do końca, bo to jest proces, który jest długi. Proszę zobaczyć, nawet teraz Francuzi opublikowali ten dokument i większość tych wszystkich wypadków to są już od lat 50. dokonujące. To nie jest ta... Cała dramaturgia w tej statystyce polega na tym, że mniej jest zdecydowanie, na szczęście, tych wydarzeń bieżących, a ogromna większość to jest historyczny temat, wielu z nich już nie żyje, ale rany są ranami i boleść jest boleść, nikt tego nie ukrywa. Bardzo tam była jednoznaczna rozmowa, bardzo konkretna. Ojciec Święty mówił, że przedłuża ten dokument, uporządkuje. My miejmy taką świadomość, że kategoria pedofilii kończy się na 15 roku życia. Natomiast Ojciec Święty ustawił w ten sposób, że każde niewłaściwe, nawet niekoniecznie jakieś dramatyczne, ale niewłaściwe zachowanie księdza do 18 roku życia jest po prostu karalne. Nie dotyczy to tylko pedofilii w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale dotyczy to również niewłaściwych zachowań wobec małoletnich. Ja mogę powiedzieć tak, że klimat Watykanu jest w stosunku, to nie dotyczy polskich biskupów tylko. Rozmawialiśmy w kongregacjach, to dotyczy wszystkiego. Papież Franciszek ustawił jednoznacznie. Watykan jest po to, żeby pomóc biskupom na całym świecie. I to była naprawdę rozmowa przyjaźni, a szczyt rozmowy z papieżem. Ja osobiście byłem zażenowany. Zdradzę Państwu jedną prostą sprawę. Między ostatnim moim spotkaniem z papieżem minęło 7 lat. Ja wtedy byłem bardzo chory, mam kłopoty z kręgosłupem. 7 lat minęło od ostatniego spotkania. Miałem jeden temat, który musiałem bezpośrednio z Ojcem Świętym załatwić w międzyczasie, ale on mnie nie widział. Po prostu tylko to było załatwiane przez pismo. Podchodzę do Ojca Świętego, mówię jak na spowiedzi, wszyscy biskupi dookoła się zdziwili. Podchodzę do Ojca Świętego, żeby się przywitać, podać mu rękę. Zanim powiedziałem skąd jestem, uprzedził mnie i mówi, jak twoje plecy? Autentycznie, świadków mam biskupów, którzy stali wokół. I jak twoje plecy? A ja za nie mówiłem. Zdziwiony, mi do głowy nie przyszło, że papież Franciszek może pamiętać jak biskupa z Koszalina, który akurat nie tam wtedy był taki mocno skręcony z powodu bólu, który wtedy był. I do głowy mi nie przyszło, że ja się spotkam z czymś takim jak pamięć papieską przy takiej rzeszy biskupów. To jest autentyczne. Tak ten człowiek reaguje. Jak tylko cokolwiek wspomina, pamięta, odwołuje się do tego. I mnie uderzało jedno. Proszę Państwa, to jest niesamowite. To jest najbardziej charakterystyczne dla dobrych ludzi. Że z ogromną miłością wypowiada się o najmniejszym dobru. W ogóle o człowieku. Widzi go pozytywnie. I mówi, tak należy patrzeć na człowieka. Zaczynać od pozytywnego. A kiedy mówił o rzeczach trudnych albo złych, i mówił, że nie ma wyjścia, ten ktoś musi ponieść karę, to zawsze mówił, musi zostać okno nadziei. Nie można człowieka zwalcować. Trzeba mu zostawić okno nadziei, żeby on miał motywację do poderwania. On cały czas mówi o pozytywnej przemianie. Chyba, że ktoś nie chce, no to wtedy są, wiadomo, konsekwencje prawne i koniec. Ale każda inna sytuacja i taka była rozmowa. Takie było widzenie człowieka, takie było widzenie nas, ale to było też ciągłe mówienie, że mamy też jako biskupi tak reagować na człowieka, tak go widzieć. To była jedna wielka lekcja, bo to jest dzielenie się. Lekcja, proszę sobie wyobrazić, jak poruszamy pewną kwestię, proszę mi wybaczyć, nie będę szczegółowo mówił, i Ojciec Święty mówi, bije się piersi, to jest moja wina, to jest moja pomyłka, ja ją muszę naprawić. On nie musiał tego mówić przecież, ale on jest tak szczery w tej rozmowie, że mówi, ja jestem człowiekiem, kongregacja się pomyliła, ja się pomyliłem, naprawiam to, bo to są odległości tysięcy kilometrów świata, łatwo się też pomylić, można dostać informacje błędne, on przecież też wszędzie sam osobiście przecież nie jest, dostaje informacje i on uznał, że te informacje były przesadzone, zbyt skrajne, i musi tym ludziom pomóc, bo konsekwencje, które ponoszą, są nieporównywalne do zawinienia.
Więc to było takie charakterystyczne i widać wyraźnie, jak na dłoni, że Ojciec Święty to piętno wycisnął na wszystkich tych kongregacjach watykańskich, że tam każde wejście było no, niezwykle pozytywnie. To był piękny dialog. On nie uciekał od spraw trudnych, to żeby było jasne. To nie było tak, że zagłaszczemy grzecznością. Nie, tylko można rozmawiać z agresją, można sobie skakać do oczu, a można siedzieć, pochylić się razem i rozwiązywać. I to był taki klimat, że jeżeli coś jest trudne, musimy rozwiązać, to oni mówią, my mamy taką radę. Należałoby to tak, to należałoby skorygować, to należałoby poprawić. Albo spróbujcie szukać lepszej drogi, wy macie rozeznanie tam, my tam nie mieszkamy, więc waszą sprawą jest odnaleźć drogę, ale trzeba to zrobić. Więc myślę, że to był taki klimat. Pytał o wszystko, rozmawialiśmy o wszystkim. Myśmy też poruszyli ten bolesny temat pedofilii. Wcale nie papież nie musiał nas zajmować, bo od naszej strony wyszły pytania. Rozmawialiśmy, ale klimat rozmowy nie ma nic wspólnego. Nawet jeżeli mówi, to należy rozwiązać, to nie ma nic wspólnego z takim dyscyplinującym dywanikiem, powiedzmy, w tym stylu. Ani nawet w najmniejszym wypadku. Choć jasno powiedział, to należy na przykład rozwiązać, tak należy zachowywać się w przyszłości. Nawet jeżeli nie rozwiązywał kolejnego kazusu, to mówił, że jeżeli by się coś zdarzyło, to tak, tak, tak i tak konsekwentnie należy postąpić. I trzeba być konsekwentnym. Ale nawet jak to pokazał na wydarzeniu w naszym kraju, powiedzmy z tym tematem związanym, że to należałoby inaczej, to mówił jak przyjaciel, który mówi, tak nie można, musicie na przykład skorygować. Ale to naprawdę w nim nie ma kompletnie rządcy. W nim nie ma rządcy. Powiedzieli mi w kongregacji, że moje pismo już doszło, bo ja zaraz, jak dowiedziałem się, że zabiorą nam biskupa Krzysia Włodarczyka i że jeden będzie mniej, nie wiem, jakie będzie rozwiązanie. Bo rozwiązanie jest takie, mogę Państwu powiedzieć, jaka będzie wobec naszej diecezji, nie wiem. Ale standardowe rozwiązania wyglądają w ten sposób, że kiedy biskup jest po 70, jak ja, to z trudem się przydziela biskupa pomocniczego. Ponieważ uznaje się, że następcy nie daje się możliwości wyboru sobie biskupa pomocniczego właściwego do jego stylu i pracy. To jest dla mnie logiczne. Tak jak każdy z nas, kiedy pisze się o biskupa pomocniczego, musi podać trzy nazwiska. Te trzy nazwiska generalnie są testowane, przynajmniej każdy z tych kandydatów musi mieć, nie mogą się powtarzać, musi mieć przynajmniej 25 opiniujących. W tym i świeccy, to jest naprawdę takie sito spore, bo na przykład mogę to powiedzieć, bo to akurat nie jest tajemnicą, że kiedy podawałem kandydatów, wśród których był biskup Włodarczyk, kiedy pisałem do Ojca Świętego, no to musiałem podać 75 nazwisk. Bo nie można się powtórzyć. Ja nie mogę powtórzyć, ktoś opiniował jednego kandydata na przykład i księdza Włodarczyka nie mógł tak opiniować. Jakby wypowiadał opinię na księdza Włodarczyka, nie mógł dwóch następnych opiniować. Więc to jest takie dobre, mocne sito. Natomiast wyjście jest takie, że może być biskup pomocniczy. Ja tak pisałem, jak mi nuncjaturze powiedzieli, temat otwarty, czekam na decyzję. Potwierdzono mi tylko tyle. Pismo księdza biskupa jest w kongregacji i jest rozważane. Taką informację dostałem, że przez nuncjaturę pismo doszło. Jaka może być alternatywa? Ja to mówię już nie poprzez informacje z kongregacji, tylko w jaki sposób rozwiązywania bywa. Bywa rozwiązanie tak zwanym koadiutorem. Co to znaczy? To jest biskup, który przychodzi do diecezji i to już nie jest biskup, którym ja mogę podać kandydatury. To jest taka sama zasada jak przy biskupach diecezjalnych, że nuncjusz pyta na przykład biskupów diecezjalnych w Polsce. Może też i pomocniczych różnych biskupów.
i pyta, i wtedy jest tak zwany koadiutor, to jest biskup, który przychodzi, dopóki ja pełnię posługę biskupa diecezjalnego, jest jak biskup pomocniczy, z tym, że on ma tytuł koadiutora z prawem następstwa. Czyli w momencie, kiedy ja kończę posługiwanie w 75 roku życia, nie ma już dodatkowej sytuacji, tylko on właściwie automatycznie staje się biskupem diecezjalnym. Taka praktyka w Kościele jest. Tak było na przykład na Warmii ostatnio. Takie najnowsze może takie było na Warmii, gdzie obecny arcybiskup w momencie, kiedy zachorował biskup diecezjalny, jeszcze tam rok czasu, czy więcej, półtora, ale widać było, że choroba się pogłębia, to został mianowany właśnie jako biskup. I on do momentu, dopóki tamten funkcjonował, funkcjonuje analogicznie jak biskup pomocniczy. To znaczy, oczywiście on mówi o pomocy, ale mówi też o tym, że to nie jest tak, że Europa nie ma zagrożenia. On realnie patrzy. Powiedział, uchodźcy, szkoda tych ludzi, należy im robić wszystko, żeby im jakoś pomóc. Albo w Polsce, czy albo poza Polską. Myśmy rozmawiali w kongregacji na ten temat. Kongregacja nie ma wątpliwości, że to jest akcja zorganizowana przez Rosję i Białoruś, bo to nie są uchodźcy z wojny z Afganistanu. Tam poza jednostkami nie ma ludzi z Afganistanu. Tam są ludzie przewożeni oficjalnie z Iraku i Stolica Apostolska też o tym wie. Natomiast zastanawiałem się, jak im pomóc. Tego końca nie będzie, bo oni nie chcą zostać w Polsce, chcą przejść przez Polskę. Unia to nie jest problem tylko Polski. Jak im pomóc, kiedy po drugiej stronie jest narzędne ich traktowanie jak przedmioty, bo to wcale nie inaczej, przez ich tam przywieźli. Papież mówi, musicie to rozwiązać, musicie pomóc. Jak pomóc? On też do końca nie wiedział. Powiedział, ludzie cierpią, nie wolno ich zostawić. Ale co z tym zrobić na przykład na wschodniej granicy? Myśmy rozmawiali w kongregacji. Tak naprawdę nikt do końca nie wie, łącznie z Unią Europejską. Co z tym zrobić? Jak się, możemy ich przepuścić przez Polskę? Kościół jest zwolennikiem korytarzy humanitarnych i to nam potwierdzono, że to jest dobra intuicja i o to się staramy. Rząd się nie chce zgodzić, my chcemy się zgodzić. Korytarze humanitarne są o tyle bezpieczne, że nie puszcza się stadem. Przepraszam za słowo. Nie puszcza się całej potężnej grupy, nie weryfikując, kto to jest. Korytarz humanitarny to jest określona ilość ludzi i ludzi, którzy są rozprowadzani, nie tworzy się z nich getta. Kiedy się tworzy getto, to bez wątpienia zaczyna być sytuacja, jak jest w wielu krajach zachodnich, gdzie do części miast żadna policja nie ma wstępu, gdzie tworzą się struktury gangowe i gdzie ludzie wcale nie mniej cierpią od swoich. Bo tworzą się, i papież mówi, byłby zwolennikiem czegoś takiego, my jesteśmy gotowi na to w Kościele, że bierze się określoną ilość ludzi, rozprowadza ich się po Polsce, przez różne diecezje i parafie tych ludzi przejmują, stwarzając im warunki życia. To jesteśmy gotowi to zrobić. Ale Kościół tego nie zrobi, dopóki nie będzie placetu i wpuszczanie przez granicę. My nie mamy władzy, żeby po prostu przyjąć kogoś tak. Oni muszą być przepuszczeni przez granicę. I to musi być to, jeżeli chodzi o korytarze humanitarne, to jest pod kontrolą, po to, żeby nie wpuszczać, no, maksymalnie bronić się przed terroryzmem czy przed czymś, ale pomagać ludziom. I pierwsze, zawsze to jest o tyle korzystne, że pierwsze idą kobiety z dziećmi lub dzieci, jeżeli są same. W korytarzach humanitarnych jest taka zasada, że pomaga się najsłabszym, czyli idą kobiety z dziećmi lub same dzieci, jeżeli są dzieci bez rodziców. Nie, no to są refleksje, czemu nie wiemy. No po to jedziemy, żeby one były. Natomiast trzeba powiedzieć, że sytuacja Kościoła w Polsce to jest taki ogólnik, który się nie sprawdza absolutnie. Dlatego, że sytuacja diecezji koszeńsko-kołobrzeskiej, na przykład krakowskiej, tarnowskiej, lubelskiej czy jakiejś, to są dwa różne światy. Tu po wojnie Kościół nie stał się
kościołem tradycyjnym, nie było warunków, rodziny przeniesione, wykorzenieni ludzie. Władza tamta nie była wcale zainteresowana, żeby do jakiejkolwiek integracji z kościołem doszło. Mała ilość księży, msze święte przez całe lata odprawiane raz na miesiąc albo ileś, parafie były jak powiat. To wszystko sprawiło, że tamto spoganienie powojenne powoduje, że dzisiaj tak zwana niewiara jest w większej skali tutaj niż w tamtej części. Więc różnica między duszpasterstwem tamtym a diecezji koszyńsko-kołobrzeskiej jest ogromna. I musimy to rozgrywać też diecezjalnie. Oczywiście, że pewne wzorce bierzemy, natomiast trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że to jest spora różnica. Niedaleko jest Gdańsk. W Gdańsku w niedzielę na mszy świętej jest nawet ponad 50% ludzi mieszkających, a u nas jest 10-11. No to już widać, w jakich dwóch światach jesteśmy, w odległości niewielkich kilometrów. Więc myślę, że my musimy się przygotowywać zupełnie do innego stylu, do ewangelizacji, do innego, zupełnie innych form działania. I nie czekamy, dlatego ja w kongregacjach, dlatego te pytania też się różniły, które my zadawaliśmy, a pytania, które pewnie będą zadawać, ja nie wiem, z Warszawy, z Płocka, czykolwiek, na pewno się różni. Tak samo była przed nami tak zwana ściana wschodnia. Oni najwięcej o uchodźcach na wschodzie rozmawiali, więcej niż my, bo biskupi omawiali o sytuacjach, o parafiach, o Caritasie, o przygotowaniu. Oni wszystko wiedzieli od biskupów, którzy byli przed nami. Bo ta rozmowa jest regionalizowana. Ona jest prowadzona według życia tych diecezji, które przyjeżdżają. A najwięcej o uchodźcach rozmawiała poprzednia grupa. Oni nas informowali w kongregacjach również, jakie były rozmowy, bo oni są no, wzdłuż pasu wschodniego.